talentem podbija już cały kraj. Sonia Masenik. Witam cię, Soniu. Witam bardzo gorąco. Czy zdążyłaś już podbić Opole? Jeszcze nie. Jeśli masz pomysł na to, by dostać się do festiwalowego amfiteatru, a potem w nim błyszczeć, jaki to jest ten pomysł na to? Myślę, że będę po prostu sobą i będę śpiewać z serca i to jest chyba klucz do sukcesu. Rzeczywiście, tydzień temu zaimponowałaś nie tylko Natalii, ale i wszystkim telewidzom. Zobaczmy to. Postanowiliśmy tę główną nagrodę tutaj jednogłośnie przyznać Soni Masenik! Wszyscy tak świetnie śpiewali, że naprawdę się tego nie spodziewałam. Czy ona jest? Witam cię, Natalio. Witam serdecznie. Przed tygodniem doszliśmy do kilku wniosków. Pierwszy to taki, że Fryderyk Chopin wielkim kompozytorem był, że to te jury wybiera artystów, no i że brak nam koncertów, co? No brak nam koncertów i rzeczywiście mowa o tym była dzisiaj pięknie, bo powiedział, że żadne internety nam nie pomogą w uzyskaniu tej prawdziwej energii i tak naprawdę przepływu tej energii. Więc cieszę się na to, że wkrótce to będzie, chociaż uważam, że nadal jesteśmy troszeczkę jako muzycy pokrzywdzeni w stosunku do innych branż. Myślę, że COVID największe straty spowodował w show biznesie. Paradoksalnie akurat w ogóle sztuka, książka, muzyka, film były nam bardzo potrzebne, żeby się wyrwać z tego świata domowego i rzeczywiście korzystaliśmy z tych wszystkich, z tej spuścizny sztuki na całego, więc mogliśmy się na coś przydać i chcielibyśmy na te. My liczymy też na to, że bardzo szybko spotkamy się z wami na koncertach. Ja jestem pewna, ponieważ Sonia już ma jakiś swój dorobek. Na razie też internetowo odnosi wielkie sukcesy i teraz Soniu życzę tobie z całego serca, żeby... Analogowo, na scenie, fizycznie. Dziękuję bardzo. To jest dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być właśnie z Natalią, ponieważ czuję się naprawdę bardzo zaopiekowana. O. Czy Sonia ma w sobie światło i czy to światło dzisiaj zabłyśnie na scenie? Sonia już błyszczy. Jak duża szansa jest na to, żeby Sonia pojechała do Opola? Znaczy, ja powiem tak, jest szansa na sukces. No to fajnie. Widzowie wysyłają SMS-y o treści 12 pod numer 7350, a ja głos oddaję Soni Masenik i Natalii Kukulskiej. Światło nosisz się w sobie, posłuchaj choć raz, żeby znowu włączać się. Zawaram się, a za mną reszta dnia. Zawaram się, a potem znów kapuje się. Oh,
Sonia Masewik i Natalia Pugulska. Sonia i Natalia zaśpiewały, teraz czas na wasz ruch właściwy. Ruch to SMS o treści 12 pod numer 7350. Drogie panie, bardzo wam dziękuję za to.